Szybka dupa. Chciałam powiedzieć szybka zupa z dynie. Bierzemy zwykłą dynię. Można też i niezwykłą. Zupa będzie jeszcze smaczniejsza. Odmierzamy 600 gramów, ale może też być i 734. Kroimy w kostki, chyba że ktoś woli trójkąty. Osobno gotujemy coś jakby rosołek, tylko bez skóry. Sama włoszczyzna zalana litrem wody. Do dyni będziemy dodawać ziemniaki w proporcjach 1 do 3. Na 600 gramów dyni 200 gramów ziemniaków, czyli mniej więcej jeden ziemniak. Ziemniaki też kroimy w kostkę. Trochę masła, 50 gramów i 2 łyżki oliwy z oliwek rozgrzewamy na patelni. Podsmażamy na tym cebulę z czosnkiem. Wsypujemy pokrojoną dynię oraz ziemniaki i dusimy pod przykryciem, aż warzywa staną się troszeczkę bardziej miękkie. Robimy bukiecik z ziół. Nie jak zawsze w trakcie gotowania wychodzi, że czegoś nie ma i trzeba jeszcze biec do sklepu. Chyba że wiecie, gdzie rośnie szałwia, to można udać się w to miejsce. Wracamy z szałwią i cieszymy się, że mieszkanie nie poszło z dymem, mimo że garnek cały czas był na gazie. Zioło wiążemy nitką, by potem nie zbierać je po zupie. Opuszczamy do dyni z ziemniakami i podlewamy rosołkiem warzywnym stopniowo, w zależności od tego, jak gęstą chcecie mieć zupę. Po 20 minutach zupa z dyni gotowa. Wrzucamy całość do blendera, albo jak doświadczenie pokazuje, szybciej zrobicie to blenderem mniejszym, mniej mycia, albo można też porozgniadać to widelcem. Solimy, pieprzymy. Można doprawić śmietanką 30. Miało być sterce, ale wyszło co wyszło. Też ładnie. Lub posypać startym parmezanem. Tak było w oryginalnym przepisie. I już jesienna zupa. Wiosną gotowa. A propos, dynia działa odkwaszająco na organizm, wyprowadza metale ciężkie, jest niskokaloryczny. Odkwasza, pomaga pozbyć się toksyn, zawiera cynk ważny dla mężczyzn i sprzyja odchudzaniu dla kobiet. Co nie znaczy, że te wszystkie zalety spowodują, że dzieci będą chcieli jeść Wam tą zupę, ale nawet jeżeli nie, no to jemy sami. Dobrego humoru Wam życzę, trzymajcie się pomarańczowo i pamiętajmy, że kolor pomarańczowy to jest kolor drugiej czakry, czyli czakry seksualnej. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym jeszcze z przepisu na krem z badawy, prawda? Piszcie, czy lubicie dynię i co z niej robicie. A ja Was ściskam, dziękuję za lajka i komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Szybka dupa. Chciałam powiedzieć szybka zupa z dyni. Chciałam szybka dupa. O!